Podczas czwartkowej konferencji prasowej Dariusz Dziedzic zapowiedział, iż w piątek 3 lipca złoży rezygnację z funkcji prezesa Siarki Tarnobrzeg SA. Decyzja Dziedzica ma bezpośredni związek ze słowami wypowiedzianymi przez prezydenta miasta Grzegorza Kiełba podczas ostatniej konferencji prasowej, w trakcie której negatywnie ocenił on działalność klubu w ciągu ostatnich 4 lat. Z oceną prezydenta nie zgadza się prezes Dziedzic. Staliśmy w 2011 około 6 grup szkolonych w siarce. Dzisiaj ich jest 15, czyli ze 120 około dzieciaków. Dzisiaj jest około 500 chłopców, którzy czynnie uprawiają piłkę nożną w siarce Tarnobrzeg. I powiem szczerze, myślę, że to jeden z ważniejszych argumentów w naszym rozwoju. Czyli nie tylko, można powiedzieć, inwestycje w, można powiedzieć, ten sport profesjonalny, ale oddolnie myślę, że chcieliśmy zrobić jak najwięcej i zrobiliśmy na pewno pierwszy krok do tego, żeby w przyszłości kiedyś wyprodukować, w przenośni oczywiście, ale żebyśmy mieli więcej wychowanków w pierwszej drużynie. Nie chciałbym się zgodzić tutaj w żadnym wypadku i nie zgadzam się oczywiście z oceną prezydenta, jak to przykułem się do fotela, nie szukamy sponsorów. To liczby, które tutaj przedstawiłem od 2011 roku, to jest 4,5 miliona złotych przychodów własnych. To nie bierze się z siedzenia w fotelu i ogólnie rzecz biorąc każdy, kto tutaj będzie dzierżył, można powiedzieć, pałeczkę prezesury, doświadczy tego, jak tutaj drzwiami i oknami sponsorzy przychodzą. Brak porozumienia na linii magistrat-klub spowodowany jest kwestią wysokości dotacji, jaką miasto przeznacza na działalność spółki akcyjnej. Większych pieniędzy w tym sezonie nie będzie. Rozmawialiśmy dzisiaj na temat spraw związanych ewentualnie z dokapitalizowaniem spółki w ten sposób, że może miasto będzie zainteresowane, jeżeli spółka akcyjna, zarząd zdecyduje się na wyemitowanie kolejnych akcji. Ja mogę, bo rozmawiam z przedsiębiorcami, ale nie w ten sposób, jak oczekiwał tego prezes Dziedzic, bo prezes Dziedzic oczekiwał tego, że prezydent, jak pojawia się przedsiębiorca, to ja go tam kolanem dopchnę i powiedzmy wymuszę coś na nim. Te czasy się skończyły, praktycznie od ręki pozwolenia na budowę, czy warunki zabudowy, czy inne dokumenty, które przedsiębiorcy, inwestorzy chcą otrzymywać, otrzymują. Jeżeli jest mowa, że przychodzi do mnie i załóżmy, że chciałby się w jakiś sposób pokazać w mieście, to ewentualnie sugeruję, że może te pieniądze przeznaczyć między innymi na kluby sportowe. Tych klubów sportowych jest u nas kilka, nie tylko klub piłki nożnej. W tej sytuacji, mimo zgłoszenia siarki do drugoligowych rozgrywek, zarząd będzie miał trudne zadanie przy organizacji budżetu. Ta mocna obniżka, która nastąpiła, jeżeli chodzi o... To jest 40%. Zapowiadane środki, to ogólnie rzecz biorąc, no, na dzień dzisiejszy stawia klub w bardzo trudnej sytuacji. Oprócz dotacji myśmy mieli także reklamy, czyli płacono nam za usługę reklamową w spółce SA spółki miejskie. Ich 3 było. I to nie jest to, że to w ostatnim czasie spółki miejskie sponsorowały czy reklamowały się w klubie sportowym Siarka. Wcześniej za pana Dziubińskiego także był sponsoring, czy reklamowały się spółki w klubie sportowym. Od 1 stycznia 2 spółki wymówiły nam umowy, które były ważne do 31 czerwca. Do 30 czerwca, tak. Od 1 lutego 3 spółka. Jakby tego było mało, i chcę powiedzieć, że to jest do czerwca, za 6 miesięcy straciliśmy w granicach 107 tysięcy złotych. Netto. Do tego brutto to jest w granicach 130. Do tego jeszcze doszedł bazar, który niestety w marcu
prezydent nam wypowiedział, straciliśmy do końca czerwca co najmniej 50 tysięcy z bazaru. Marcin Truszkowski nie będzie już reprezentował barw tarnobrzeskiego klubu. Popularny Truszkin przenosi się do trzecioligowej Polonii Warszawa. My jako klub jesteśmy bardzo wdzięczni za to, co zrobił dla nas. Myślę, że chcielibyśmy mieć jak najwięcej zawodników o tego typu temperamencie, cechach charakterologicznych, no i wiadomo, zawodników, którzy spełniają takie role, jak Marcin, który tutaj, z którym się dzisiaj rozstajemy. Na pewno będziemy pamiętać te 4 bramki klubowi, z którym zawsze tutaj, można powiedzieć, rywalizujemy, czyli Stalowa Wola. Także to są takie momenty, które na pewno się pamięta i za to na pewno chcielibyśmy podziękować i życzyć powodzenia na przyszłość. Przez 2,5 roku w Siarce Tarnobrzeg Truszkowski zagrał w 79 oficjalnych meczach i strzelił 35 goli. Przede wszystkim chciałem podziękować serdecznie za te 2,5 roku wszystkim pracownikom klubu, prezesowi, kibicom. W Tarnobrzegu poznałem wiele wspaniałych osób, z którymi na pewno przyjaźń nie zaginie moim wyjazdem. Cały czas będziemy w kontakcie. No i pewnie będę dosyć często przyjeżdżał na mecze Siarki, bo będzie zależało mi na dobrych wynikach tego klubu. Na pewno największymi plusami tutaj to była, szczególnie na samym początku, przyjemna atmosfera w szatni. Ta drużyna naprawdę była drużyną, jeden za drugiego szedł w ogień. No, wygrane mecze derbowe ze Stalową Wolą, to wiadomo, to jest coś niesamowitego. Bardzo dużo emocji przy tych meczach zawsze było. A najgorsze chwile to myślę, że brak awansu do pierwszej ligi, bo jednak zaprzepaściliśmy kolosalną szansę. Dużo pracowaliśmy na ten wynik, a jednak w ostateczności się nie udało. Kolejny już raz dla dzieci z najmłodszych grup piłkarskich klub Siarki Tarnobrzeg przygotował turniej z cyklu Siarka Cup. Tym razem swoje umiejętności piłkarskie mogli sprawdzić 9-latkowie. Są emocje, rodzice tak samo tutaj żyją cały czas. No super, super, jest atmosfera fajna, chłopcy dają siebie maksa, no i nie odpuszczają, to jest dobre, to jest zabawa dla nich także, ale dają radę. Chciałbym serdecznie podziękować klubowi sportowemu Siarka Tarnobrzeg za zaproszenie na taką fajną imprezę. Na zakończenie roku szkolnego i zakończenie sezonu piłkarskiego dzieci. No, turniej oceniam bardzo pozytywnie, pogoda dopisuje, super. 10 zespołów tu z Podkarpacia, z województwa świętokrzyskiego. My jako Dziecięca Akademia Piłkarska Dębica zajmujemy ostatecznie 6. miejsce po bardzo dobrej grze. Jestem bardzo zadowolony, że tutaj przyjechaliśmy. Przede wszystkim dlatego, że możemy się spotkać, a moi zawodnicy z chłopcami z Zamiedzy, jak tak powiem, bo Tarnobrzeg, ale i z Podkarpackiego. Jak zwykle jest rywalizacja. Pogoda dopisuje, rodzice się postarali, poczęstunek, organizatorzy, także super, my możemy sprawdzić swoich zawodników, zdobyć nowe doświadczenie. Na boisku na Zwierzyńcu rywalizowało 10 drużyn, gospodarzy reprezentowało 3 zespoły z Siarki Tarnobrzeg z rocznika 2006 oraz jedna z rocznika młodszego oraz lider Sokolniki, Baszta Rytwiany, Wisła Sandomierz, Galaktikos Ostrowiec Świętokrzyski, DAP Dębice i Junior Łańcuch. Jak zawsze przy okazji tego typu turniejów kibice mogli oglądać bardzo emocjonujące pojedynki, w których młodzi piłkarze w duchu zasad fair play rywalizowali o jak najlepsze wyniki. Który przeciwnik był najtrudniejszy? Dla nas najtrudniejszym przeciwnikiem Galaktikos Ostrowe Świętokrzyskie. W całym turnieju strzeliliśmy dwie bramki. Znaczy cztery bramki. Znaczy z rzutów karnych. No doliczają. Dobrze, kto strzelił te bramki? Nasz kolega Alex. Alex, Marcin i Gabryś. Z karnego. Pięknie broniłeś te rzuty karne, to chyba trudno jest bronić. No, trzeba się rzucać, trudno bronić jest. Dobrze było, nie było najłatwiejszych zespołów i to jest najlepsze, żeby nie byli prości zawodniczy, żeby chodzi o to, żeby nie było takiego, że ze słabymi grasz, a potem się mocniej stawią i już przegrasz. Że myślisz, że jesteś najlepszym. Powiedzcie, jak wam się tutaj dzisiaj grało? Dobrze. Dobrze, bardzo fajnie. Kto w waszej drużynie najwięcej bramek strzela? Karol Wojciechowski. Który to Karol? Ja. Więcej się powiesz, ile bramek strzela?
5 goli, ogólnie jestem zadowolony. Najlepszą formę na turnieju zaprezentowała drużyna Galacticos z Ostrowca Świętokrzyskiego, która w finale pokonała Siarkę Tarnobrzeg 2-0. Niezwykle emocjonujący przebieg miał mecz o trzecie miejsce, w którym młodzi siarkowcy ulegli liderowi z Sokolnik dopiero po rzutach karnych. Nie jest prawdą, że osoby po 60 roku życia najchętniej siedzą na ławeczce w parku i karmią gołębie. Najlepszym tego przykładem była druga edycja Olimpiady Seniorów, która rozegrana została na stadionie lekkoatletycznym w Baranowie Sandomierskim. Świetne, radosne, uśmiechnięte dziewczyny, mamy po 18 lat, bawimy się świetnie, ćwiczymy, gramy, wygrywamy i cóż nam więcej od życia potrzeba. Dobrze, że ta olimpiada taka się odbyła, bo to troszeczkę rozrusza emerytów, proszę panią, a emeryt taki, który siedzi na ławce, to źle. Proszę, emeryt powinien się ruszać, powinien wykazywać jakąś aktywność i czuć się jeszcze jakiś potrzebny w społeczeństwie, że może jeszcze się ruszać, że może chodzić, że może nawiązywać kontakty z ludźmi. To jest bardzo dobre i bardzo fajne. Piękna zabawa, super pogoda przede wszystkim i atmosfera, jaka tutaj się wytworzyła, jest rewelacyjna. Jestem pierwszy raz, ale następnym razem będę tutaj uczestniczył. Na start zgłosiło się 150 seniorów reprezentujących Uniwersytety III wieku z Tarnobrzega, Gorzyc oraz Nowej Dęby, kluby Wiosny i Jesieni z Woli Baranowskiej i Tarnowskiej Woli oraz drużyny z Baranowa Sandomierskiego, Suchorzowa i gminy Bojanów. Do sportowej rywalizacji seniorów zaprosiło Stowarzyszenie Lasowiacka Grupa Działania. Jesteśmy organizacją, która jest powołana po to, żeby podnosić jakość życia społeczeństwa na terenie 3 gmin do tej pory było. Teraz będziemy działać na dużo większym obszarze, również na terenie Gorzyc, Grębowa i cały powiat stolowowolski. No i po to zostaliśmy powołani, po to, żeby robić coś dla ludzi. No i robimy. No i tak jestem pozytywnie zaskoczony, że ludzie chcą. Uczestnicy rywalizowali w konkurencjach indywidualnych oraz drużynowych, przygotowanych przez przedstawicieli klubu Stal Nowa Dęba. Jeżeli chodzi o konkurencje, przygotowaliśmy naprawdę takie dość wymagające, z tego względu, że sami zawodnicy podeszli do tego w sposób profesjonalny. Od kilku tygodni mamy telefony, regulaminy, przepisy, o pilnowanie przekraczania linii, techniki rzutu, także wiedzieli, że będą to zawodnicy wymagający, dlatego przygotowaliśmy sporo takich ciekawych. Są konkurencje indywidualne, są też sztafety. W indywidualnych, choćby nawet to, co tu widzimy za plecami, będzie rzut piłką lekarską, panowie 3-kilowe, panie 2-kilowe piłeczki. Oprócz tego będzie jeszcze z indywidualnych rzut do kosza, strzały do bramki, oczywiście również z podziałem na kategorie, czyli panie, panowie. Oprócz tego będzie kilka sztafet. Na zakończenie sztafet będzie przeciąganie liny w składach 8-osobowych. Oprócz tego takie mocno sprawnościowe, czyli hula hop, przechodzenie, sztafeta, płoteczki, ławka, tego typu rzeczy. Spotykam się z Baranowem na takich okolicznościach pierwszy raz. Bardzo miłe wrażenia, po prostu uczestniczyłem w Nordic Walking, zająłem 3 miejsce. No myślę, że takie imprezy są bardzo potrzebne. Konkurencje są dość średnie na nasz wiek, całkiem są dobre. To znaczy... Takie są, że dajemy radę. Dajemy radę, tutaj koleżanka już... Ja już jestem po jednej konkurencji, po tych kijkach, nie? Także no byłam 10. czy 9. już nie wiem która, ale w każdym bądź razie no dałam radę, jeszcze następne będą. Ja mam schorzenia kręgosłupa, także no pewne ćwiczenia są dla mnie nie do przebicia, także coś, co nie uszkodzi mi kręgosłupa, jakiegoś urazu nie zrobi, ale jest wszystko pięknie i fajnie. Chodzi o dobrą zabawę tutaj, przede wszystkim. Dla publiczności oraz zawodników oczekujących na start lub już będących po nim, przedstawiciele Stowarzyszenia Wsparcia z Nowej Dęby przygotowali wielką grę planszową. Przygotowaliśmy wielkoformatową grę etniczną. Gra się nazywa Etnogra i dotyczy kultury lasowiackiej i całej historii związanej z lasowiakami. Duża, wielkie pola. Każdy się wciela w postać pionka. Rzuca kostką i wędruje po tych polach o tyle, o ile wyrzuci kostką. I mamy różne pytania, różne pola. Są pola z pytaniami, są pola tematyczne. Jest na przykład obora, gdzie każdy, kto się zatrzyma w tej oborze, musi się wykazać taką fantastyczną wiedzą o zwierzętach, ale mało tego, musi je naśladować. Mamy pole, na którym trzeba trochę gimnastyki, czyli trzeba naśladować wiatrak. No i mamy tych pytań generalnie całą pulę.
można grać międzypokoleniowo. Dzisiaj akurat grali nam seniorzy i fantastycznie się sprawdzili, bawili się jak dzieci i wspierali się w tej zabawie wszyscy. No i ta obora się cieszy szalone powodzenie. Sezon wakacyjny miłośnicy Nordic Walking z terenu Tarnobrzega zainaugurowali sobotnim piknikiem nad jeziorem. W rekreacyjnym marszu na dystansie 8 km wzięli udział członkowie stowarzyszenia Nordic Active, które w ramach projektu Wychodź zdrowie chodząc prawidłowo popularyzuje zdrowy styl życia przez naukę prawidłowej techniki Nordic Walking oraz odpowiedniego sposobu żywienia w codziennym życiu. Samochodzenie z kijami to jest jedna sprawa, ale podstawowa rzecz to jest ta technika, prawidłowa technika, która naprawdę potrafi dać dużo dla ludzi, którzy chcą chodzić i bawić się z kijami. Przewidzieliśmy, że wyszkolimy i damy certyfikaty dla 45 osób, ale myślę, że to będzie sporo więcej. Bo frekwencję mamy fajną, jest trochę rotacji, bo zaczął się taki sezon ten ogórkowy już, urlopy, ale do końca lipca, bo tak jest w założeniu projektu, że przeszkolimy około 45 osób z naszego terenu, z naszego miasta. Stowarzyszenie prowadzi cykliczne zajęcia prawidłowego marszu, do których może dołączyć każdy bez względu na wiek. Prowadzimy zajęcia, cykliczne zajęcia, one się odbywają w tej chwili wtorki godzina 18, sobota 14.30 i niedziela 9 rano. W tej chwili jeszcze bawimy się na zwierzyńcu, bo nam komary jeszcze pozwalają, ale już w niedługim czasie prawdopodobnie przeniesiemy się do Zamku Dzikowskiego i nad jezioro Tarnobrzeskie. Cykliczne marsze po zwierzyńcu to nie wszystko. Członkowie stowarzyszenia biorą bowiem regularnie udział w zawodach organizowanych na terenie całej Polski. Zawody są organizowane przez Polską Federację Nordic Walking i przez Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking i staramy się w nich brać udział. Tylko mamy wszędzie daleko, bo te imprezy to są głównie zachód Polski i północ Polski. Tutaj uczestniczyliśmy w takich fajnych imprezach, co były organizowane w Kolbuszowej. To był w zeszłym roku Puchar Świata, a w tym roku Puchar Europy. I tu się pokazaliśmy z dobrej strony, bo zajęliśmy dobre pozycje. I w tamtym roku i w tym roku byliśmy w czołówce.